Janusz Kowalski, serdecznie pozdrawiam ze Strzelec Opolskich, z radnym Janem Habraszewskim, szefem Prawa i Sprawiedliwości w Strzelcach Opolskich oraz Krzysztofem Klimkiem, szefem Solidarnej Polski. Jesteśmy tutaj, bo rozmawiamy o jednym z najważniejszych, jak nie najważniejszym problemie Strzelec Opolskich, kwestią komunikacyjną. Jesteśmy przy ulicy Opolskiej. Czego brakuje w Strzelcach Opolskich od w zasadzie dekad? Tak, to jest obwodnica Strzelec Opolskich. Właśnie dzisiaj z panem posłem tutaj podejmujemy działania, aby ta obwodnica w końcu po tych dekadach pojawiła się w Strzelcach Opolskich. Ciągle zakorkowane miasto, dziś rano również tak było. Myślę, że uda nam się to przepchnąć. Niestety władze Strzelec Opolskich, o czym mówiłem dwa lata temu w trakcie kampanii wyborczej, nie podejmują większej aktywności, aby walczyć o obwodnicę Strzelec Opolskich. Bez aktywności burmistrza, bez aktywności władz Strzelec Opolskich nigdy ta obwodnica nie powstanie. Dlatego razem z Krzysztofem i z Janem podejmujemy kolejny raz próby, mam nadzieję, że skuteczne, walczymy o obwodnicę Strzelec Opolskich. Serdecznie dziękuję. Krzysztof Klimek, Jan Habraszewski. Pozdrawiamy ze Strzelec Opolskich. Pozdrawiamy.